West Highland White Terrier wady i zalety. Oczywiście zaczniemy od zalet, chociaż tutaj długości jego, nazwy tych psów nie wymienimy. Są to psy przyjacielskie i w bardzo pozytywny, taki optymistyczny sposób nastawione do świata. Całe to jego otoczenie, to co się dzieje wokół niego, jest odbierane w bardzo fajny sposób. I ta wesołość, to pozytywne spojrzenie na świat, potrafi być wręcz zaraźliwe. To, jak ten pies odbiera świat, no, lubi przechodzić na nas. Są to też psy oddane i posłuszne. I to pomimo dosyć mocnego charakteru. Tu jednak te cechy teriera się pokazują. Ale są one na tak niskim poziomie, chociaż i tak znajdą się w wadach tego psa, że nie jest to coś, co będzie nam przeszkadzało. On zbyt lubi człowieka, on zbyt mocno nastawiony jest na swoich opiekunów żeby nie być posłusznym, nie być oddanym psem. Choć West Highland White Terriery chciałyby być z nami cały czas, to jest dla nich czymś bardzo ważnym i są po prostu wtedy szczęśliwe, to nie są to psy, które nam będą wchodzić pod nogi, nie jest to pies nachalny, natrętny, nie jest to pies w typie tych psów, które cały czas, można powiedzieć brzydko, pałętają nam się pod nogami. Jednak te psy... O ile lubią pieszczoty, lubią być cały czas z nami, to nie będą nam się cały czas narzucać. Są to też psy, które świetnie dogadują się z dziećmi. Ich stosunek do dzieci jest bardzo fajny oczywiście lepiej ze względu na wielkość tego psa, żeby te kontakty były z większymi dziećmi, ale po prostu potrafi być ich świetnym towarzyszem zabaw, wesołym, oddanym przyjacielem. Do tego nie są to psy konfliktowe. Chociaż może z jednym wyjątkiem, który będzie w wadach, potrafi dogadać się z innymi zwierzętami pies, który nie przejawia agresji pies, który po prostu dzięki temu optymizmowi i wesołości fajnie odbiera to, co się wokół niego dzieje. Do tego jest to pies bardzo czujny, potrafiący nas ostrzec o wielu rzeczach, które się dzieją wokół nas, ponieważ jest w tym dosyć aktywny, bywa też troszkę hałaśliwy, ale raczej nie w sposób przesadny. Ale ostrzec nas ostrzeże dosłownie o wszystkim, co po prostu odbierze jako coś, o czym należy nam po prostu powiedzieć. Do tego wychowanie tych psów jest proste. Nie sprawiające problemu, oczywiście musimy poświęcić temu wychowaniu odpowiednią ilość czasu, musimy być delikatni, wyrozumiali, konsekwentni, ale jednak to nie jest coś trudnego. To jest, można powiedzieć, coś o wiele łatwiejszego. Niż taka, można powiedzieć, średnia wśród wychowania psów. Do tego jest to chętny i bardzo dobry uczeń. Tutaj jednak warto zaznaczyć, że tu potrzebne jest takie łagodne podejście i motywacja. No, ale to jest coś oczywistego, i wtedy ten nieduży piesek może być naprawdę nauczony dosłownie wszystkiego. On jest bardzo pojętny i bardzo chętny do współpracy z człowiekiem. Lubi też aktywność. I chociaż ta jego wielkość może mu w niektórych rzeczach przeszkadzać, to jednak jest psem, który potrafi dostosować się nawet do aktywnej rodziny. To wszystko powoduje, że może być dobrym sportowcem, ponieważ West Highland White Terrier potrafi w wielu psich sportach być na bardzo wysokim poziomie właśnie dzięki inteligencji, dzięki takiej chęci współpracy z człowiekiem oraz dosyć dużemu sprytowi. Psy te też doskonale dostosowują się do wielu miejsc sytuacji. On odnajdzie się i w dużym domu z dużym ogrodem, i w mieście, i na wsi, i w małym mieszkaniu. Jeśli zapewnimy mu nasz czas, odpowiednią dawkę ruchu, wówczas ten pies odnajdzie się dosłownie wszędzie. Do tego są to psy naprawdę długowieczne, psy, które potrafią żyć bardzo długo, raczej nie sprawiają żadnych problemów zdrowotnych. Oczywiście, jak zawsze, opieka weterynaryjna jest czymś ważnym, ale w przypadku West Highland White Terriera nie jest czymś, co będziemy musieli w jakimś wielkim stopniu cały czas u tego weterynarza siedzieć. Nachwaliliśmy się, wymieniliśmy wszystkie, może nie wszystkie, ale większość zalet. Przejdźmy też do wad. Wad, które wcale nie są tak straszne, jak możecie, będziecie mogli za chwilę usłyszeć. Po pierwsze. Ten pies ma jednak tego troszkę swojego charakterku, mocnego charakteru, jest troszkę niezależny, troszkę uparty, tylko że to nie jest coś, co powinno nam przeszkadzać. Po prostu niekiedy ma swoje zdanie, swoje spojrzenie na świat. Do tego, co najważniejsze, psy te potrafią w bardzo szybki i bardzo skuteczny sposób owinąć nas sobie wokół palców. To jak ten pies skutecznie wchodzi nam na głowę, no powinno być porównywane do naprawdę niewielu innych psów o takich umiejętnościach. Duża inteligencja, duży spryt, do tego jego wygląd, to jak traktuje swojego opiekuna, jak jest czuły, jaki jest przyjacielski, a w głębi potrafi nas po prostu wykorzystywać. I to bardzo często niestety może być tak, że to my robimy, to co on chce, a nie odwrotnie. I robi to w tak... Delikatny, łagodny, niezauważalny sposób, że naprawdę wielu właścicieli West Highland White Terriera po prostu nie zdaje sobie z tego sprawy. No ale to tylko świadczy o jego inteligencji i o innych cechach charakteru. Do tego te psy niekiedy mogą zaczepiać inne obce psy. Jednak ten terierowaty charakter troszkę w nim siedzi i ta socjalizacja, zapoznawanie go z innymi psami jest czymś bardzo, bardzo ważnym. Taki izolowany. West Highland White Terrier, nie wiem ile razy już to powiedziałem, ale chyba dużo, może z tymi obcymi psami troszkę się nie dogadywać. Ale to oczywiście nasza rola, żeby go socjalizować. Do tego niekiedy te psy bywają hałaśliwe. W niektórych sytuacjach jednak West Highland White Terrier potrafi tego głosu używać dosyć dużo, żeby nas o czymś poinformować, żeby się o coś upomnieć, chociaż to upominanie się jest czymś bardzo, bardzo rzadkim. On jednak no nie jest psem natrętnym, ale niekiedy po prostu szczeka. Do tego nadal ma w sobie ten pies spory instynkt łowiecki. I niektóre takie najdrobniejsze zwierzęta w domu muszą być o taką mocniejszą opieką objęte, na przykład chomiki, a na spacerze niekiedy ten pies, kiedy coś wyczuje, to może za tym pogonić. A jeśli dodamy do tego, że to jest bardzo skuteczny łowca... To jakąś wiewiórkę czy coś innego, niestety, może nam po prostu przynieść. Do tego pielęgnacja jest dosyć czasochłonna, choć one, choć może to się wydawać dziwne, jakoś szczególnie się nie brudzą, to jednak na tą pielęgnację czasu musimy sporo poświęcić. Do tego musimy być regularni, żeby po prostu nie narobić sobie na później problemu. Średnio też znoszą wyższe temperatury. Ale to dotyczy większości psów. Pamiętajmy, że o ile większość psów z tymi niższymi temperaturami sobie dobrze radzi, to jednak z tymi wyższymi może być po prostu problem. Więc treningi, mocniejsze spacery przenosimy na rano i na wieczór. Zapewniamy świeżą wodę, cień i takie miejsce, w którym ten pies może odpocząć. Podsumowując, można stwierdzić, że West Highland White Terrier jest psem bardzo fajnym, świetnym towarzyszem. Genialnym psem do towarzystwa i dla osoby samotnej, i dla rodziny. Psem, który jest terierem, ale terierem, który te cechy terriera ma bardzo mocno ograniczone. Fajny, miły, przyjacielski, bardzo wesoły towarzysz, uwielbiający wchodzić nam na głowę, potrzebujący troszkę więcej ruchu niż się w większości z nas wydaje, ale pies naprawdę godny polecenia. Tylko pamiętajmy o tym, że Troszkę tego mocnego charakteru w nim nadal jest, i że ten spryt i inteligencję czasem wykorzystuje dla swoich celów. No ale to tylko świadczy o jego dużym poziomie inteligencji. Dziękuję za uwagę, zapraszam do zasubskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka, skomentuj, poleć, opublikuj, wrzuć na swoje media społecznościowe, pokaż swoim znajomym. Zapraszam też na mój drugi kanał Ciekawostki o Zwierzętach. Link w opisie. Linki do pozostałych kanałów też się tam znajdują. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.